Witajcie. Elon Musk jest właścicielem SpaceX, firmy, która buduje rakiety kosmiczne nowej generacji. Falcon 9 i Falcon Heavy są ekonomiczne, co pozwala znacząco obniżyć koszty lotów kosmicznych. Rakiety wynoszą na orbitę satelity i dostarczają ładunki na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dzięki temu SpaceX całkiem dobrze zarabia, a to pozwala Muskowi realizować swoje największe marzenie, jakim jest kolonizacja Marsa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale działania biznesowe Elona Muska układają się w całość, a wszystkie jego projekty ostatecznie są częścią planu marsjańskiego. Ziemia to tylko jego laboratorium badawczo-rozwojowe. Firmy Solar City i Gigafactory produkują panele słoneczne oraz baterie do magazynowania energii, a technologie te będą miały zastosowanie na Marsie. Tesla buduje autonomiczne pojazdy elektryczne, oferuje więc transport. A firma Starlink konstruuje satelity, które umożliwiają komunikację radiową z Ziemią i będą mogły dostarczać internet ludziom na Marsie. Nawet Boring Company, która buduje maszyny do drążenia tuneli, ma swoje miejsce w całym planie. Ponieważ promieniowanie słoneczne sprawia, że powierzchnia Marsa jest prawie niemożliwa do zamieszkania, dlatego najprawdopodobniej będzie potrzeba wydrążenia sieci tuneli, aby połączyć ze sobą podziemne pomieszczenia mieszkalne. Jakiś czas temu Elon podzielił się swoimi przemyśleniami na temat początków załogowej eksploracji Marsa. Zapowiedział, że już niedługo, bo w 2026 roku jego nowa rakieta Starship zacznie regularnie wozić ludzi na Marsa. Musk jest optymistą i przekonuje, że jeszcze za naszego życia będziemy w stanie stworzyć bazę, a później miasto na powierzchni czerwonej planety. W ciągu najbliższych 30 lat Musk chce wysłać na Marsa nawet milion ludzi. SpaceX i NASA mają wstępne plany, gdzie może powstać pierwsza marsjańska kolonia. Astronomowie wybrali najbardziej dogodne do zamieszkania obszary, czyli te znajdujące się na średnich szerokościach geograficznych. Obszary te znajdują się niżej niż w innych częściach planety. A najbardziej obiecująca wydaje się Arkadia, równina leżąca na półkuli północnej. Tymczasem firma architektoniczna Abido oraz sieć SONET, czyli międzynarodowa grupa naukowców dowodzona przez William Anglaza, zaprezentowała plany pierwszego samowystarczającego miasta na Marsie. Projekt jest wynikiem konkursu zorganizowanego przez The Mars Society. Projekt zawiera tak naprawdę 5 miast, których stolicą byłaby Niuwa. Kompleks mógłby pomieścić nawet milion osób. Według planów ma się znajdować w Temple Mensa, czyli na jednym z marsjańskich klifów. Naukowcy chcą zbudować na Marsie 5 siostrzanych miast, a każde wbudowane byłoby w klif poprzez system tuneli wydrążonych w skałach. W ten sposób budynki byłyby chronione przed promieniowaniem kosmicznym, słonecznym i meteorytami, a także ekstremalnie niską temperaturą panującą na Marsie, dochodzącą do minus 130 stopni Celsjusza. W mieście pomiędzy poziomami podróż umożliwiałyby windy jak w wieżowcach, ale autorzy projektu planują również transport poziomy za pomocą lekkich pociągów oraz pojazdów elektrycznych przypominających busy. W mieście jest także miejsce na zielone kopuły, czyli odpowiednik ziemskich parków, a także miejsca, w których możliwa byłaby wegetacja roślin w atmosferze Marsa. Na szczycie klifu znajdowałaby się mesa, gdzie będą umiejscowione fabryki. Będzie tam także produkowana energia oraz jedzenie, którego 50% składałoby się z roślin, natomiast reszta z mikroalg. Autorzy biorą także pod uwagę hodowlę zwierząt w marsjańskiej dolinie poza zabudowaniami. Kluczowa dla projektu jest lokalna produkcja. Naukowcy chcą wytwarzać wszelkie materiały, w tym stal, na miejscu. W ten sposób kolonizacja Marsa byłaby niezależna od dostaw z Ziemi, co przyspieszyłoby pracę i ograniczyło koszty. Na razie nie ma terminu rozpoczęcia budowy, a zespół projektantów skupia się na zbudowaniu prototypu na Ziemi. Założyciel Abido, Alfred Munoz,
powiedział, że uważa projekt za technicznie możliwy do wykonania. Przed rozpoczęciem budowy musimy mieć jednak pewność, że międzynarodowa społeczność będzie miała wystarczająco dużo determinacji, żeby doprowadzić projekt do końca. Najważniejszym celem, jaki stawiają przed sobą projektanci Niuły, to wybudowanie miasta, które jest ekologiczne i samowystarczalne. Najpierw chcą wprowadzić krótki okres, kiedy miasto polegałoby na zasobach z ziemi. Później natomiast marsjańska metropolia byłaby w stanie funkcjonować tylko na bazie lokalnych surowców i upraw. Jednak pierwszym krokiem, aby zrealizować śmiały plan podboju Marsa, jest stworzenie floty olbrzymich kosmicznych rakiet wielokrotnego użytku. SpaceX buduje więc i testuje najpotężniejszy w historii ludzkości system transportu kosmicznego. Najpierw w ramach testu i przygotowań na Księżyc poleci bezzałogowy statek kosmiczny, a następnie za 2 lata statek z załogą. Następnie odbędzie się już docelowy lot na Marsa. Dla pierwszej grupy astronautów podróż powinna trwać około 5 do 6 miesięcy. SpaceX planuje to osiągnąć, najpierw wysyłając na Marsa 2 bezzałogowe transportowce BFR. Rakiety przeniosą ważne wyposażenie, takie jak duży zestaw paneli słonecznych i system wydobywczy. Ten system będzie podstawą zautomatyzowanej instalacji paliwowej SpaceX, którą konstruktorzy zamierzają rozwijać wraz z każdą nową misją zmierzającą na Marsa. Instalacja paliwowa przetworzy duże zasoby CO2 i wody na Marsie, wykorzystując proces Sebaltiera do produkcji tlenu i metanu. Gazy te następnie zostaną skroplone i użyte jako paliwo do rakiet, które posłużą astronautom do powrotu na Ziemię. Pierwsza misja załogowa będzie się składać z 2 statków towarowych, każdy o ładowności 200 ton, oraz 2 statków z załogą. Celem tej misji będzie znalezienie najlepszych miejsc do pozyskiwania wody oraz budowa instalacji do produkcji paliwa napędowego. Pierwsi astronauci mogliby przebywać na Marsie od kilku miesięcy do kilku lat. Rakieta będzie najprawdopodobniej zbudowana ze stali nierdzewnej i docelowo zabierze na pokład 100 osób. Lot na Marsa możliwy jest w przybliżeniu raz na 2 lata, kiedy Ziemia i Mars znajdują się najbliżej siebie, w odległości między 50 a 55 milionów kilometrów. Elon Musk podaje więcej szczegółów na temat budowy pierwszego marsjańskiego miasta. Uważa, że wybudowanie miasta z 1 milionem mieszkańców jest możliwe już do roku 2050. W tym celu będzie potrzebować 1000 rakiet Starship startujących w każdym oknie startowym, pojawiającym się co 26 miesięcy. Taka ilość jest niezbędna, by przenieść 100 tysięcy ludzi w 12 transferach pomiędzy rokiem 2025 a 2050. Musk wspomniał też, że trzeba przetransportować dodatkowo niezbędne ładunki do budowy miasta i zaopatrzenie. Ratio to wynosi 10 do 1, czyli na każdą rakietę z pasażerami przypadnie dodatkowo 10 rakiet z ładunkiem. Jest jeszcze jeden problem. Ponieważ rakiety Starship zużywają masę paliwa, by dostać się na orbitę, będą musiały zatankować przed lotem na Marsa. Zatem każda z rakiet zostanie zatankowana na orbicie przez dodatkowe rakiety wystrzeliwane z Ziemi. Następnie w jednym czasie cała flota rakiet poleci w kierunku Marsa. Jak widzicie, plan jest trochę skomplikowany. Być może budowa marsjańskiego miasta zajmie jednak więcej czasu, a okres 40 do 100 lat może być bardziej realny. Zobaczymy. Jednak zanim to się w ogóle stanie, najpierw muszą odbyć się pierwsze załogowe loty na Marsa. NASA planuje je pomiędzy rokiem 2030 a 2034. Wcześniej zarówno Amerykańska Agencja Kosmiczna, jak i SpaceX chcą wysłać załogowe loty na Księżyc, a realizację planują do roku 2024. Zdaje się, że Elon Musk zaplanował cały proces kolonizacji Marsa. Jakiś czas temu miliarder podał też przybliżony koszt przeprowadzki na czerwoną planetę, zapewniając, że będzie się on mieścił w granicach, które jest w stanie zapłacić przeciętny obywatel kraju średnio rozwiniętego. Kolonizacja Marsa przez długi czas była mrzonką, znaną jedynie z filmów fantastyczno-naukowych, ale wygląda na to, że już wkrótce stanie się faktem.
Czy zdecydowalibyście się zamieszkać na Marsie? Co myślicie o tym projekcie? Dajcie znać w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia!